Ostatnią publikacją, jaką wam przedstawimy dzisiaj w ten tematyczny odcinek naszej audycji, jest podróż Franceski Sanny z wydawnictwa Kultura Gniewu, z takiego imprintu Krótkie Gadki, czyli publikacji dla młodszych. Zresztą chyba Krótkie Gadki zaczęły się od Tomasza Samojlika, jeśli dobrze pamiętam, który już był w poprzednim wejściu omawiany. Mhm. Jeśli się mylę, przepraszam, ale tak mi się kojarzy, że to chyba mniej więcej tak wyglądało. Trochę tych publikacji w Krótkich Gadkach jest. Zresztą to jest bardzo fajne zjawisko, warto o tym, myślę, że wspomnieć. W pewnym momencie nagle komiks dla dzieci się zaczął tak szybko rozrastać, tak totalnie, że każde wydawnictwo chciało mieć swój imprint albo coś, jakąś taką podkategorię, że stricte właśnie dla dzieci. Krótkie Gadki w Kulturze Gniewu, w Centrali to była... Centralka. Egmont wydaje komiksy z konkursu Janusza Christy, już kilka z nich zresztą omawialiśmy na audycji swego czasu. Wow. Niesamowicie. Ja się bardzo cieszę, szczególnie, że większość tych komiksów, które ja czytam, właśnie one są fantastyczne. I jako starszy odbiorca czuję się przy nich równie dobrze jak przy innych albumach. A na pewno wolę to niż jakieś takie głupie ramotki superbohaterskie, które czasem u nas wychodzą. Ale zeszliśmy trochę z tematu. Podróż. Trochę jakby napomknąłem, że czasem pojawia się trudna tematyka w komiksach dla młodszych. No, jakby to, czy zasadnym jest wprowadzać do pewnych tematów dzieci, to oczywiście zawsze jest wszystko zależne od rodziców. Bo czasem po prostu dzieci nie rozumieją pewnych rzeczy i długo nie będą rozumieć. Ja nie wiem, ja pamiętam, że ja za dzieciaka nie czytałem jakichś tam właśnie tego typu publikacji, które by mówiły o jakichś tam poważniejszych sprawach w sposób dosłowny lub taki bardziej metaforyczny, ale właśnie Podróż jest taką książką, picture bookiem, w sumie nie wiem, ciężko mi użyć dobrego słowa, to jest taka cienka granica, taki delikatny grunt, żeby użyć poprawnej nazwy, bo mamy taką to jest taka książka dosyć duża, wydrukowana na takim grubym, fajnym papierze, fajnym z dotyku swoją drogą, która opowiada o pewnej rodzinie. Nie jest powiedziane, skąd pochodzi. Na wstępie dostajemy informację, że żyli sobie szczęśliwie w swoim kraju. I tutaj pozwolę sobie zacytować. Gdzie tu jest? Tak. Że tutaj mamy tą rodzinę na plaży i mamy odnośnie tej plaży. Ale już tam nie chodzimy, bo w zeszłym roku nasze życie zmieniło się na zawsze. Wybuchła wojna. Codziennie wokół nas działy się złe rzeczy i szybko wszędzie zapanował chaos. I tak jak mówiłem o tym sposobie dosłownym albo metaforycznym, tutaj wojna jest przedstawiona w taki sposób, że nagle taki ogrom czerni zaczyna nachodzić na planszę, przed którą bohaterowie uciekają. Taki cień, tak. Coś, czego się nie da właśnie za bardzo opisać z perspektywy dziecka. I właśnie cała ta książka jest pokazana, znów obserwujemy to bardziej z perspektywy tych najmłodszych, których tu mamy rodzinę, matkę, ojca z dwójką dzieci, którzy postanawiają uciec z kraju ogarniętego wojną w kierunku rejonu bardziej przyjaznego, bo tak zasłyszeli, że jak się wybiorą w miejsce X, tam jest spokojnie i znajdą spokojne życie. I to jest o tyle ciekawe, że gdyby to była zwykła książka, inaczej zwykła, książka, komiks przeznaczony do takiego starszego odbiorcy albo takiego uniwersalnego, no to wszystko... jakby pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to by był taki sposób w cudzysłowie realistyczny. No a tutaj widzimy z perspektywy dziecka, gdzie wszystko jest właśnie tak ubarwione. Gdzie sposób naprawdę zrozumiały, biorąc pod uwagę, co jest używane, żeby pewne rzeczy podkreślić, dobrze opiszę sytuację takiemu właśnie młodszemu czytelnikowi, o co może chodzić. On, myślę, że chyba nadal nie do końca zrozumie, o co tak naprawdę może głęboko w tym chodzić, ale widzi po tych właśnie wszystkich metaforach w obrazie
mniej więcej, że coś tutaj nie gra, że kiedy właśnie przychodzi ta wojna, no to co? Przychodzi coś wielkiego, czarnego, bohaterowie są nieszczęśliwi. Kiedy jest mowa tutaj o tej szczęśliwej krainie, no to widzimy takie właśnie wielkie, kolorowe obrazy, takie fantastyczne jakby stworzenia, które są określane jako zwierzęta, które nie występują w tym kraju, w którym bohaterowie występują. To jest przede wszystkim publikacja oparta właśnie na ilustracjach. Tekstu jest tu niewiele. On jest prosty, zwykle występuje 2-3 zdania max. Czasem jest to dosłownie kilka słów. Obraz właściwie tu mówi wszystko. Wszelkie zdarzenia, które tutaj wypadają całej tej rodzinie po drodze, są właśnie nie pokazywane w sposób taki bezpośredni, tylko właśnie jakby z perspektywy dziecka, który ma taką bardzo bujną wyobraźnię, gdzie lepiej jakby zrozumie to, co się mu pokażę w taki sposób. I to nie wiem, czy teraz przypadkiem nie zabrzmiałem w taki sposób, że głupie dziecko nie zrozumie. Nie, to nie chodzi o to, że to jest w jakiś sposób uniżający w jakiś sposób inteligencję. Nie, to jest właśnie takie bardziej rozbudzenie wyobraźni, żeby bardziej podkreślić to temu młodszemu czytelnikowi. Ja uważam, że te metafory, które tutaj są używane, są bardzo trafne i moim zdaniem trafią do młodszego czytelnika, więc jeśli jesteście rodzicami, którzy chcą przedstawić dziecku jakby problematykę, która no istnieje już od bardzo długiego czasu odnośnie właśnie uciekania z kraju, które no nie jest przychylne, że tak powiem, swoim mieszkańcom i chcecie ich wprowadzić w taki spokojny, delikatny sposób, to myślę, że Podróż będzie bardzo dobrą publikacją. I jest to z wydawnictwa Kultury Gniewu, imprintu Krótkie Gadki.